ramach Gminnej Ligi Szkół Podstawowych w Szachach pod patronatem burmistrza Wolsztyna oraz Głosu Wolsztyńskiego odbyła się druga runda rozgrywek. Przypomnijmy, że uczestniczyć mogą czteroosobowe drużyny uczniów, a każda drużyna gra z każdą w partiach 30-minutowych. O kolejności miejsc w klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych we wszystkich turniejach oraz liczba wygranych partii. Do tej rundy sędzia, pan Ziemowit Zgierski, zaprosił również drużyny z Kopanicy i Tuchorzy, jako przygotowanie do powiatowej ligi szachowej, która rusza już od stycznia przyszłego roku. W drugiej rundzie ligi gminnej wzięło udział 50 uczniów, a oto miejsca drużynowe. Pierwsze szkoła z Obry, drużyna pierwsza, 38 punktów na 44 możliwe. Drugie miejsce, również szkoła podstawowa z Obry, drużyna druga, 34 punkty. Trzecie miejsce, szkoła podstawowa numer 3 z Wolsztyna, 33 punkty oraz czwarte, szkoła podstawowa numer 2 z Wolsztyna, punktów 28. Indywidualnie niewątpliwie wyróżnia się Anna Kozioł z Obry, gdyż nie przegrała jeszcze żadnej partii. Natomiast tylko po jednej przegranej na swoim koncie mają Radek Laskowski z Wolsztyna oraz Jakub Piotrowski z Obry.